Cześć, Maciej Koper, HDTV Polska. Zwiedzamy właśnie targi IFA 2018 w Berlinie i dotarliśmy do producenta projektorów, czyli do Epsona. Na stoisku widzimy cały line-up bardzo fajnych urządzeń, z których większość przetestowaliśmy dla Was już na portalu. Zapraszam do przeczytania testów. Ale mamy także dwa całkowicie nowe modele, wydane właśnie na sezon 2018-19. I są to następcy serii TW9300 i 7300. Oczywiście w nazwie mają 400 w tym roku, czyli TW9400, a jeśli chodzi o różnice, no to są całkiem pokaźne, bo przede wszystkim mamy tutaj pełnoprawne złącze HDMI 2.0, czyli nie będzie już problemu, żeby dostarczyć sygnał 4K 60 klatek. Przypomnijmy, że w poprzedniej generacji w zasadzie nie dało się użyć ani konsoli nowoczesnej typu PlayStation 4 Pro, ani nie dało się za bardzo oglądać na przykład telewizji z dekodera satelitarnego Ultra HD, bo po prostu nie pozwalało na to złącze. Tutaj takiego problemu już nie ma, a oprócz tego zaszło kilka innych ciekawych zmian. W sali przed chwilą byliśmy na prezentacji i widzieliśmy, że przekładają się one na praktykę, a nie są tylko na papierze. Po pierwsze, projektory uzyskały trochę więcej jasności, bo TW9400 posiada teraz 2600 lumenów, a TW7400 2400. No i wraz z tą zmianą udało się też trochę podciągnąć stopę kontrastu. Faktycznie czerń wyglądała trochę lepiej niż pamiętam ją z TW9300 chociażby, ale ile to jest dokładnie, to na pewno sprawdzimy dla Was w redakcji już podczas testów. Co ciekawe, pomimo tych wzrostów, powiedzmy, jakości, spadła trochę cena w dniu premiery, bo dla TW9400 wynosi ona teraz 2800 euro w wersji czarnej i 3200 euro w wersji białej, do której jest także dołączony bezprzewodowy transmitter. Także myślę, że to tyle, co wystarczy powiedzieć, no bo tak naprawdę mamy wyższą jakość, niższą cenę. Myślę, że będzie fajnie, bo w tej kategorii cenowej Epson za bardzo nie ma konkurencji. No dobra, to my lecimy zwiedzać dalej targi, a Wy czekajcie na test. Dzięki, cześć!